Co to było? Jest 0044. Schodzimy. A my idziemy do piwnicy opuszczonej do budynku PKP. Tak jest. Pamiętajcie, strach dla słabych. Oh my god. This is amazing. Co? Amazing? Amazing, yes. Pierwsze pomieszczenie. Idziemy dalej. Blachy, drewno i innego, innych rzeczy. Idziemy dalej. Powiem, że jest strasznie zimno. Ale, o, właśnie, tu jest to. Kolejne wejście do tego pomieszczenia, to są jakieś blachy. Tam oczywiście pusto było w środku. Uuu, ale tu wieje. Masakrycznie. A tutaj są panienki gołe oczywiście. Widzę, że... Nie czuję tutaj... się wkrępowany. Widzę, że tutaj... Ja i pan Justyna jest święta polskiego. Bezprzeczna. Tych grzeszników. No nie będziemy mogli nie tam. Ale co ja powiedziałem? Powiem, że się panie zabogali tutaj. Nie wiem, kto tu przychodził. Nie interesuje mnie to. Piękno. Już, panie? Wyjdziemy już. No. No w sumie fajne. Mega fajnie, co? Wychodzimy z... piwnicy. Nie wiem, co to mogło być, ale widzę, że tutaj wchodzili sobie przez okno. Nie wiem po co, skoro tutaj drzwi były frontowe, otwarte. Nie były w żaden sposób zabarykadowane. I tutaj chyba nie byliśmy. Przechodziliśmy obok tutaj, tamte, tam na obok tego. Patrz, ej. A tu nie byliśmy, no. Widzę, że tu są styropian. Ten co tylko alkoholu myśli. No i gdyż się tutaj popijali, to jakieś się, nie wiem, zrobili szczankę małą. A i to było te wejście górne. Love, beer, hate. Nie wiem. Active. Co? Aktimel? Ty też aktimel. Dobra, wychodzimy, idziemy. Były dworzec, nie dworzec, tylko budynek PKP. Pociągi jeżdżą co chwilę. Tutaj mamy, no takie powiem szczę, pomieszczenie zwykłe. No dokładnie. Jak to? Znaczy takie... Nie, budynek PKP. Niezwykłe, tylko normalne, chciałem tak powiedzieć. Ale fajny korytarz tu jest. To chyba spalone coś było. Tak, takie czarne, no. No. Idziemy dalej. No fajnie, fajnie. Dokładnie. Idziemy dalej. Tutaj pomieszczenie. Kolejny czerwony sufit oczywiście. No. Jak sami widzicie. O, tu była łazieneczka. Coś tego typu. Wszystko widać? Wiesz, jak mi ręka zmarzła? Wszystko widać? A ten sobie trzyma w kieszeni. To wszystko widać tutaj? Tak, wszystko widać. To jest taki, taki jakby salon czy coś. Znaczy salon. Ja no nie salon, żartuję. No nie, coś tu mogło być jakieś takie. Tu jest fajne takie, nie wiem, czy to futryna, czy coś. Tu też jakieś graffiti, ale to jest to samo co ten. Tu jakiś pokoik. A no, takie, no, no, takie nowe. Ale wygląda jak ten. Aż się świeci, jakby było malowane przed chwilą. No, mógł poprawić. Tylko żeby nie teraz, nie? Nie, raczej nie. Ciemny las. Jeszcze wejdziemy sobie na górę. Na górę jak? Jak będzie możliwość. Co ty, patrz jaka jest podłoga. Nie no, może coś tam będzie może... Dziury są. Dobra, wchodzimy, idziemy. Cicho. To przegrywam. Tak więc idziemy teraz na górę. Wejdziemy sobie. Jeśli będzie możliwość zwiedzania, o ile nie będzie... Na górę czy najpierw na dół? Najpierw na górę, później na dół. Najpierw na zobaczymy, górę. Czy będzie można chodzić w ogóle. Czy nie będzie zarwanej podłogi. Żebyśmy się nie spodziewali. A nie, co jest, co jest betonowe tu jest. A może tu chyba też ostatnio byliśmy. No, na górze chyba też byliśmy. Będzie trzeba po prostu uważać.
Tutaj były ubikacje. Jak sami widzicie, już mało się zachowało. To też fajnie wygląda. No, wszystko. Fajnie. Nie? O, jakieś drzewko wyrosło. Nie wiadomo skąd. Idziemy dalej. A wiesz, jak też tak się zarwie, tylko nie? Nie, no to jest w miarę. W miarę. Powiedzmy, że grunt jest stabilny. Jak ta podłoga się rusza. Nie wiem, rusza się. Ta podłoga się rusza. I te drzwi zostały zniszczone. Tak więc wracamy, idziemy do następnej części. Albo czerwone. Weźmy może tutaj, wiesz, nie? A co mam powiedzieć? Że jesteśmy teraz w budynku PKP opuszczonego. Aktualnie znajdujemy, albo witamy. Mam mały gały. Dobra, no, dawaj. Jakie gały? Oczy małe. Jakie? Ty? Ty, wszyscy raty też. Witamy was. Witamy. Właśnie znajdujemy się w opuszczonym budynku PKP. Nie, no to... No już. Zapiszę, proszę. Zwiedzamy drugą połowę góry. Góry. Tu były toalety, no. Tutaj też takie piękne pomieszczenia zniszczone. Bo tutaj są, lepiej się zachowała podłoga, powiem też wam. Graffiti wszędzie. Spokój się. Chociaż czuć, że podłoga się ugina. Ale podłoga fajna, patrz. Fajnie wygląda, takie powyginane niby takie kafelki, niby taka, to jest wykładzina. No. Ale śmiesznie wygląda. O. Dziura w podłodze. A to jest. Nie, nie jest tam. Nie, wracamy. Odpaść, krzyż tu leży. No już podłoga jest zerwana. Dokładnie. Dlatego teraz pójdziemy do. Dlatego teraz przejdziemy do piwnicy i pokażemy jak to fajnie wygląda. No. O ile fajnie wygląda. Na pewno fajnie wygląda. Zobaczymy razem. No. Idź pierwszy. No idź. Ja teraz się czuję jak w filmie. Czy to jest duże, czy to jest małe? Znajdujemy się w piwnicy. Widać chyba jakiś zbiornik na wodę. Trzeba zdjęcie zrobić, nie? Ej, to wygląda jak ryba. Co? Nie, już się czytałem przynajmniej. Ogrzewanie, no to chyba to było na wodę, żeby nie zamarzło też. Pewnie tak. No rury są jeszcze na... Wszędzie takie, o. Ocieplacze czy coś. Ale fajnie, tak duże pomieszczenie. Tak, bo zazwyczaj jak... One są niebieskie, czy mi się wydaje? No, można zamknąć i o, jeszcze lepiej. I fajnie wygląda. Testuj. Idziemy do następnego. No. I zobaczymy, co tu się znajduje. Tu były te... Schody. Słyszycie to? Te krople. Tak więc idziemy. Tutaj nic nie ma. Tu jakieś rury są. Szafki są? Szafki. No tu jeszcze możesz poświecić. O, to są jakieś rury takie do wody. Byłem wcześniej, że to samo to ten zbiornik na wodę tam, nie? No, pewnie tak. Ale masz brudną kurtkę. Tutaj i ten. Ja nie mogę całą to. I tu jest woda, trzeba uważać. A tu co? Jesteśmy uwięzieni. Jesteśmy uwięzieni tutaj. Łatwo. Tu nawet drzwi zamurowane. A my w jakiejś piwnicy się znajdujemy. I... Co? Dzięki za oglądanie. Nie wiem, czy cię było słychać przez te buty. A ty już dziękujesz? No to już wszystko przecież. Nie. Wychodzimy już z tego budynku dworca PKP. Nie, dworca. W budynku PKP. Wyjście gdzie było? A, ja już nie pamiętam nawet. Dlatego dzięki za oglądanie.
No, dziękuję bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Tak więc. Trzymajcie się. Tutaj jest wyjście. Ja tylko tak sprawdzę. O, teraz jest włączony już. Fokus jeszcze. Tak więc siemaneczka. To już będzie koniec na dzisiaj. Zwiedziliśmy kilka budynków opuszczonego budynku PKP. No, no. Były całkiem spore, jesteśmy zadowoleni. Spotkaliśmy kota. Tak, kilka razy. Tak mu się oczy świeciły, że ja myślałem, że to jakiś człowiek z latarką. No, wyski to. No, kilka razy go spotkaliśmy, jak również jak wracaliśmy go, tak. Spotkaliśmy. Zawsze jak wychodziliśmy, to był kot. No, gdzieś tam w pobliżu. A taki biedny miał jedną nogę. No, kulawą. No, coś mi się stało, no, ale no, niestety. Niestety, no nie wiem. Tak więc... Tak więc... Będziemy już wracać teraz. Znajdujemy się w środku lasu jeszcze w samochodzie. Tak jest. Dlatego widzimy się w następnym odcinku. No. Siemaneczko, wiecie co robić. Widzimy się w piątek o 18:00. To jest jakby pościel, mi się wydaje. Ej, tu nie przejdziemy, to jest przepaść, stój. Nie wchodź tam. No, dobra, też nie jesteśmy tak za bardzo. Nie ubraliśmy się w ogóle, nie wiem co my. Spinaczkę. Ja nie wiem jak my chodzimy na te urbexy. To nie wiem co to jest. Jakieś takie o.